Drodzy, chciałbym dzisiaj wrócić do odcinka o zaletach samotności, który publikowałem tutaj na kanale parę tygodni temu. Bardzo dużą dyskusję, bardzo dużo komentarzy pojawiło się pod tym odcinkiem. Trochę ciekawych pytań, wątków, kwestii, waszych przemyśleń. I mam wrażenie, że całkiem nieźle sprawdza się ta forma, w której ja rzucam jakiś temat, wy dopowiadacie coś do tego tematu, ja później jeszcze raz wracam do tego tematu. Myślę, że to pozwala naprawdę zagłębić się w niego, a samotność jest zjawiskiem nie tylko teraz w obecnych czasach, ale generalnie myślę, że istotnym, że ma różne odcienie, różne barwy i warto na nią spojrzeć trochę głębiej, warto na nią spojrzeć z różnych stron, więc dzisiaj wracając do tego odcinka chciałbym przytoczyć trochę komentarzy i się do nich jeszcze ustosunkować. Zostańcie ze mną. Wspominałem w ostatnim odcinku, że samotność jest takim elementem, który może nas stymulować twórczo, może nam pomagać kreatywnie. I tak przyznam, że w tych ostatnich tygodniach, no mając tej samotności dużo więcej, będąc dużo bardziej odizolowanym od innych ludzi, wpadł mi całkiem fajny twórczy pomysł. Stworzyłem wraz z bratem taki krótki film, w zamyśle miał to być początek serialu o kwarantannie, o życiu na kwarantannie. Historię trochę takiego psychoterapeuty, który prowadzi terapię przez zdalnie, przez Skype. Jest na kanale, wejdźcie, zobaczcie, może was to zainteresuje. Trochę od innej strony moja twórczość, trochę bardziej fabularnie. Jest w opisie odcinka, będzie na koniec odnośnik. Serdecznie zapraszam, zobaczcie, a teraz już do tematu stricte samotności. Świetny odcinek, PS, najgorsza samotność to jest ta wśród ludzi. Nie przytaczam tego komentarza tylko dlatego, że stwierdza, że świetny odcinek, choć oczywiście bardzo mi miło, dziękuję za to, ale myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie i chciałem się nad nim trochę pochylić, że właśnie ta najgorsza samotność jest wśród ludzi. Myślę, że szczególnie kiedy jesteśmy jednak otoczeni innymi, kiedy mamy to poczucie, że chcielibyśmy jakoś nawiązać z nimi taki prawdziwy kontakt, głęboki kontakt, porozmawiać, poczuć się zrozumiani, podzielić się z nim czymś i wtedy na przykład nie udaje nam się to, a tutaj ja nieraz przytaczałem pracę takiego amerykańskiego pisarza, trochę filozofa, psychoterapeuty z wieloletnim stażem Irvina Yaloma. On stwierdza, że taka na głębokim poziomie poczucie izolacji jest jedną z takich czterech cech naszej egzystencji, czterech tragicznych cech naszej egzystencji i dlatego niestety wśród ludzi zawsze koniec końców, nawet bardzo bliskich, czujemy się od nich odizolowani, czujemy tą samotność i myślę, że to jest ta taka samotność, izolacja na bardzo głębokim poziomie, która może nas właśnie bardzo boleć i dobijać. Ja osobiście mam takie życiowe stwierdzenie, że najgorszy rodzaj samotności to jest samotność w związku z kimś, jeżeli występuje, w związku z kimś, z kim jesteśmy właśnie bardzo blisko, z kimś, kogo teoretycznie kochamy i tam czujemy to niezrozumienie, tą izolację na pewnym głębokim poziomie. Myślę, że to jest takie poczucie samotności, które potrafi być najbardziej dobijające. Bo jak jesteśmy jeszcze zamknięci sami w domu i jakby nie widzimy tych ludzi, nie czujemy tych szans na prawdziwy kontakt, na prawdziwe złapanie tej więzi z drugim człowiekiem, myślę, że to nie aż tak nas nie dobija. Więc wśród tych różnych odcieni, wśród tych różnych rodzajów samotności rzeczywiście zgodzę się, że ta odczuwana w tych momentach, kiedy jest odczuwana, wśród innych ludzi jest najgorsza, najtragiczniejsza. Tu po angielsku komentarz akurat się trafił, jest to cytat, ale bardzo mi się podoba. The reason some people don't like to be alone is they find themselves in a bad company. Jest to cytat z Marka Twaina. No myślę, że też wspaniały cytat dodający trochę do tego tematu samotności. Jest tutaj też, uważam, że zaszyta ciekawa prawda, którą trochę już starałem się poruszać w tym ostatnim odcinku, ale można ją jeszcze uzupełnić, że myślę, że im lepszym kompanem jesteśmy sami dla siebie, im bardziej mamy rozwiniętą tą naszą osobowość, nawet tak banalnie patrząc, rozwinięte nasze zainteresowania, mamy ciekawe rzeczy, którymi możemy się zająć. Nie wiem, lubimy literaturę, czy lubimy bardzo jakieś dobre filmy oglądać, lubimy coś tworzyć, potrafimy coś tworzyć. Mamy dużo różnych zainteresowań i zajęć, którymi możemy się zająć, nawet będąc sami ze sobą, no to po prostu dużo łatwiej nam będzie tą samotność znieść. Dlatego myślę, że im ciekawsza osobowość, tym lepiej, łatwiej znosi tą samotność, czy po prostu ma tą zdolność do bycia samemu ze sobą. Jeżeli jednak no, nie dbaliśmy o to, będąc wśród ludzi, jesteśmy jak takie ubogie poletko, na którym nic nie zostało zasiane, to możemy szczególnie,
szczególnie ciężko tą samotność, to oderwanie od ludzi znosić. Myślę, że między innymi dlatego też często ludzie starsi, choć absolutnie nie twierdzę, że starszy człowiek to zawsze człowiek bogatszy niż młodszy człowiek, bardziej rozwinięty, ale jednak bardzo często starsi ludzie mają więcej doświadczeń, więcej rzeczy spróbowali, lepiej znają trochę siebie i dlatego są do tej samotności trochę lepiej przywykli. Młodzi ludzie dopiero wchodzący w świat, dopiero poznający siebie, wydaje mi się, że mogą mieć w tym temacie jeszcze trudniej. Jak dla mnie definicją zdrowej samotności jest zwyczajnie brak osób, które zabierają nasz czas. Dość wydaje się to logiczne, ale przytoczyłem ten komentarz, chciałem poruszyć ten wątek, bo on osobiście wpisuje się w to. Wspominałem o tym między innymi na wykładzie, który dawałem w Zamościu czy w Warszawie, jak być nieszczęśliwym człowiekiem sukcesu, ale też o sztuce wybierania takiej, tak to nazwałem tam zawartej. Jak ważne w naszym życiu jest to, żebyśmy potrafili wybierać, potrafili jakby decydować się na pewne rzeczy, będąc świadomi konsekwencji. Jeżeli na przykład chcemy się poświęcić jakiejś pracy twórczej, jakiemuś dziełu, bardzo często powinniśmy być świadomi, jeśli chcemy to zrobić dobrze, ucierpią na tym i musimy trochę poświęcić naszych kontaktów z innymi ludźmi. Jeżeli chcemy się poświęcić innym ludziom, innemu człowiekowi, wejść w związek, założyć rodzinę, to jeśli chcemy być, znów, chcemy to zrobić dobrze, chcemy, żeby to naprawdę miało wartość, no to ucierpią i musimy poświęcić inne rzeczy, inne nasze zajęcia, aktywności. Dlatego uważam, że trochę nieładnie to jest nazwane, że ludzie, inni ludzie, którzy zabierają nasz czas, ale rzeczywiście fizycznie o to chodzi. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, być świadomym tego w naszym życiu, że ludzie wymagają, jeśli chcemy mieć dobre, jakby wartościowe, porządne relacje z nimi, to one wymagają czasu, wymagają energii, wymagają naszych zasobów, naszej uwagi itd., itd. Więc jeśli je poświęcamy, to poświęcamy im świadomie. Jeśli decydujemy się na samotność, też wiemy, że z tego rezygnujemy, to poświęcamy. Wiedzmy też, ile zasobów możemy dzięki temu zaoszczędzić i też zainwestować w coś, poświęcić to jakiemuś innemu dużemu zadaniu, ważnemu dla nas. Od zawsze kochałam samotność. Ta ludzka paplanina o niczym, ten głupi pośpiech, stres, szybko, to niezgodne z moją naturą. Odkąd sięgam pamięcią, to od zawsze marzyłam o życiu na jakiejś pustelni. Bycie samą, może być ze zwierzętami, przyrodą, to niespełnione marzenie. Wolę milczeć niż gadać. Powoli, ale krok po kroku do celu. Bardzo ciekawy odcinek, zmusza do przemyśleń. Spodobał mi się ten komentarz, on z jednej strony, i to też tak się bardzo mocno przewijało wśród komentarzy, takie stwierdzenia, jakby dużo osób się identyfikowało jako introwertycy, że generalnie im samotność odpowiada, trochę było naśmiewanie się z ekstrawertyków, którzy teoretycznie się nie mogą do samotności przekonać, nie mogą w niej pobyć. Tutaj zaznaczam oczywiście, że to nie jest takie proste rozgraniczenie, introwertyzm, ekstrawertyzm. Większość z nas i tak jest tak naprawdę gdzieś po środku. Między tymi dwiema cechami, robiłem zresztą odcinek o introwertyzmie, polecam go bardzo mocno. Ale ten komentarz jakby bardzo mi się spodobał, bo przypomniał mi taką scenę z jednego z moich ulubionych filmów, Wielkiego Piękna. Tam w scenie finałowej pod koniec jest takie myśli słychać głównego bohatera, takie jego przemyślenie. On tam mówi mniej więcej coś takiego, że życie, że to prawdziwe piękno, ta prawdziwa wartość jest ukryta pomiędzy taką paplaniną, blablaniną, takim hałasem, pośpiechem i tak dalej. I myślę, że właśnie samotność, nie o to chodzi, że musimy być cały czas samotni, ale warto mieć tą świadomość, że często bardzo piękno wymaga jakiejś ucieczki przed tym hałasem, przed tą gonitwą, przed tym pośpiechem, czasami przed tłumem, żeby naprawdę dostrzec te najwartościowsze momenty w naszym życiu. One często są takie bardzo skromne, ciche, schowane w tych takich momentach samotności, ciszy, spokoju, kontemplacji. Myślę, że warto o tym pamiętać. Ten komentarz mi o tym bardzo fajnie przypomniał. Dziękuję autorce tego, albo autorowi, w sumie nie wiem, tego komentarza. Myślę, że cenna lekcja, coś do zapamiętania. Czy samotność to fizyczny brak ludzi wokół ciebie, czy uczucie braku więzi z ludźmi? Według mnie ta pierwsza może mieć zalety, ale z tą drugą wiąże się głównie cierpienie. Oczywiście samo hasło samotności nie jest do końca zdefiniowane między innymi, dlatego powstał ten kolejny odcinek. I obie te kwestie mogą się wiązać, wiążą się z samotnością. Ale myślę, że właśnie ta dobra samotność, zgodzę się tutaj z autorką komentarza, chciałem dlatego to przytoczyć, że jakby brak fizycznej obecności właśnie pozwala na to, żeby pobyć ze sobą, zagłębić się w siebie, tworzyć, odkryć jakieś ukryte piękno itd., itd., ale nawet samotni ludzie myślę, że potrzebują, i to jest ważne dla naszej psychiki, dla funkcjonowania naszej osobowości, żeby mieć
relacje, mieć więzi z różnymi ludźmi, żeby mieć tych ludzi, do których możemy wracać, mieć tych przyjaciół, z którymi nie musimy przebywać cały czas, ale gdzieś oni są i raz na jakiś czas my wnosimy coś w ich życie, oni wnoszą coś w nasze. Bardzo mi się podobała taka definicja, ja tutaj umieszczałem rozmowę z tym takim psychoterapeutą, panem Pawłem, tutaj na kanale, poszukajcie, jeśli was to zainteresuje, dłuższa rozmowa nasza została nagrana. On bardzo fajne tam zdanie powiedział, z którym się mega podoba, z nim się zgadzam, identyfikuję. A propos związków, że dobry związek, jego zdaniem, jako psychoterapeuty z jego perspektywy, dobry związek jest dla nas jak taka przystań, z której możemy wyruszać, eksplorować świat, rozwijać się, poznawać świat, przeżywać różne rzeczy. I oczywiście możemy do tego związku oboje, partnerzy, wracać, tam mamy dla siebie tą więź, mamy dla siebie tą bliskość, to ciepło i później znów sobie pozwalamy na te takie często samotne wyprawy. Uważam, że to bardzo fajna osobiście dla mnie wartościowa wizja tego, jak może wyglądać to takie połączenie i bliskości, i więzi, i jednak takiej zdrowej dawki samotności. Jeśli chcesz być z kimś tylko dlatego, że czujesz się samotny, to zrobisz mu tylko krzywdę i dodasz kolejnego ciężaru. Z samotnością jest jak z głodem, jedz mądrze, a nie z nudów. Swoją drogą mamy z bratem często takie rozkminy a propos jedzenia, czy jesteśmy, szczególnie siedząc w domu dużo, czy jesteśmy głodni, czy już zajadamy trochę z nudów. Ale wracając do poważnego tej aspektu, myślę, że bardzo fajny wątek też samotności tutaj poruszony, że oczywiście jak najbardziej, jeśli ktoś ucieka przed samotnością w związek z drugim człowiekiem, drugi człowiek absolutnie nigdy nie jest odpowiedzią, nie jest dla nas ratunkiem. Drugi człowiek może wnieść bardzo dużo w nasze życie, ale nie jeżeli jest taką zapchaj dziurą do tej takiej ziejącej pustki naszego jakiegoś, nie wiem, kryzysu egzystencjalnego czy tego, że po prostu uciekamy przed samym sobą, sami ze sobą sobie nie radzimy. Bardzo fajnie o tym pisał Erich Fromm między innymi w Ucieczce od wolności. On miał taką teorię, że ludzie się wiążą często, jakby ludzie nie są dojrzali do związków i dlatego wiążą się w takie toksyczne, niewłaściwe związki, powinni najpierw do tych związków dojrzeć, do bycia sami ze sobą, ale jeszcze fajniej, tak bardzo, bardzo, bardzo uważam, że obrazowo, wartościowo nazwał to w takiej książce 7 nawyków skutecznego działania Robert Covey, swoją drogą jak dla mnie fatalna nazwa, a bardzo ciekawa książka o takich generalnie mądrościach życiowych, 7 bym powiedział. I tam jest dużo o tym, że ludzie na początku rodzimy się jako istoty takie mocno zależne, jesteśmy zależni, dopiero kiedy dojrzewamy, rozwijamy się, stajemy się niezależni. Moim zdaniem wiąże się to też z nauczeniem się bycia sami ze sobą, z nauczeniem się i pewną odpornością na samotność, umiejętnością znoszenia tej samotności zdrowo i godnie, i dobrze, i wartościowo, i produktywnie. I teraz jego zdaniem, jeśli dwie osoby nie staną się najpierw niezależne, to wchodzą w związki takie zależne, w związki niezdrowe. A jeżeli staniemy się najpierw niezależni, nauczymy się być samotni, nauczymy się funkcjonować sami ze sobą, to możemy stworzyć wtedy, on to tak fajnie nazwał, współzależność. I to jest taki model, myślę, że jedna z fajnych definicji prostych, jak wygląda model zdrowego związku. Czyli tutaj odnosząc się do tematu, dwie osoby, które potrafią żyć same ze sobą, potrafią żyć ze swoją samotnością, wydaje mi się też, że dopiero one potrafią stworzyć naprawdę dobry, wartościowy związek, w którym potrafią być razem. Niestety znam też przykłady samotników, którzy kiedyś nie chcieli nimi być, ale wmówili sobie, że tak jest dobrze, nadeszła okazja, aby nie być już samotnikami, to potrafili tylko ranić. Taka zamiana, myślę, że samotność jest zła i nie znam osoby, która byłaby do niej stworzona. Znam za to osoby, które do samotności przyzwyczaiły się. Pozdrawiam. Oczywiście to jest ciężko zdefiniować, czy ktoś jest stworzony do samotności, czy nie. Myślę, że to też jest takie nadmierne uproszczenie, bo mocno wierzę, co się myślę przewija przez ten odcinek, pewien taki balans i równowaga pomiędzy tą samotnością i więziami i bliskością z innymi ludźmi. I absolutnie zgadzam się z takim zagrożeniem, że jeżeli ktoś za długo jest samotny, może trochę za bardzo się odizolował od innych ludzi, za bardzo jednak uciekł i to wcale nie była kwestia tego, że szukał tej twórczej przestrzeni dla siebie, szukał miejsca na poznanie samego siebie, a może po prostu było tutaj wiele lęków, nie wiem, przed innymi ludźmi, przed zranieniem, przed relacją z innymi ludźmi, jakichś takich nierozwiązanych problemów, no to jest jakby zabawne, że one mogą być zarówno i w naszej samotności, w relacjach z innymi ludźmi. Jak zawsze nie ma tej prostej, zero-jedynkowej odpowiedzi. Gdzieś musimy znaleźć ten zdrowy balans. W każdym razie to rzeczywiście tacy ludzie mogą mieć problem później, czy kiedy nadchodzi właściwy moment, wejść w tą współzależność, wejść w tą relację, próbować budować tą więź, tak bardzo też przesiąkli tą samotnością i inaczej nie potrafili. Dlatego wydaje mi się, że naprawdę zdrowy rozwój człowieka absolutnie powinien odbiegać od obu tych skrajności, od uciekania w innych, czy uciekania tylko w siebie.
powinniśmy dbać o to, żebyśmy potrafili być ze sobą i powiem banał, i potrafili być po prostu z innymi ludźmi i z nimi też coś budować, z nimi też coś tworzyć i potrafić to dobrze ze sobą równoważyć. I ostatni fajny, wydaje mi się, że przewrotny komentarz. A ja odnoszę wrażenie, że większość osób wychwalających samotność racjonalizuje sobie w ten sposób brak kogoś, zwyczajny mechanizm obronny. Podoba mi się taki na koniec włożony trochę kij w mrowisko, mam wrażenie, bo znów, absolutnie, i to trochę jeszcze nawiązując do tego poprzedniego komentarza przed chwilą. Po pierwsze uważam, że zdrowa samotność to jest samotność ta z wyboru, a nie narzucona nam przez sytuację, choć czasami oczywiście różnie los się z nami obejdzie, różnie sytuacja, tak jak teraz, się z nami obejdzie i trochę musimy czasami pobyć samotnie, ale ta zdrowa, ta właściwa, to powinien być nasz wybór, to nie powinno być też absolutne to odcięcie, odizolowanie się od więzi, o czym już tutaj było. I zgadzam się, że na pewno są ludzie, nawet dużo, być może nawet tutaj wśród komentarzy tak się pojawiło, niech każdy z nas się zastanowi nad sobą, myślę, że to wartościowe, czy jesteśmy rzeczywiście samotni, bo chcemy, bo wybieramy, bo to jest dobre, bo to jest twórcze dla nas, czy jednak nie potrafiliśmy zbudować gdzieś relacji z innymi ludźmi i teraz sobie tylko racjonalizujemy swoją drogą mechanizmy obronne naszej psychiki, to też bardzo ciekawy temat. Muszę zresztą do niego wrócić, już kiedyś myślałem, żeby zrobić na jego temat odcinek, więc tłumaczymy sobie tylko, okej, nie udało nam się z ludźmi, nie udało nam się budować tych relacji, no to wybieramy samotność. Nie, myślę, jeszcze raz ostatni taki, myślę, najważniejszy wniosek z tego odcinka, że szukajmy zdrowego balansu, bo myślę, że można być i zdrowo samotnym i potrafić w zdrowy, wartościowy, twórczy sposób przebywać sami ze sobą i budować relacje z innymi ludźmi. Jeśli którakolwiek z tych odnóg kuleje, no to mamy pole do pracy nad samymi sobą. No najważniejsze, żeby obie działały, żeby to było w porządku. Tyle na dzisiaj. Dajcie dalej znać w komentarzach. Może jeszcze się rozwinie z tego jakaś dyskusja, żeby był dalszy odcinek. Myślę, że samotność to ważny wątek, ważny motyw, kluczowy obszar też naszego po prostu życia. Zapraszam Was w międzyczasie na Instagram Człowieka Absurdalnego, tam trochę takich trochę bardziej osobistych, codziennych inspiracji do mojej twórczości. Jeszcze raz Was zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka, być może serialu, ale już takiej całkiem fajnej historii. Kwarantanna jest tutaj na kanale, ciekawa praca, którą stworzyliśmy trochę w tej izolacji, w tej samotności od społeczeństwa. Zostańcie z kanałem, subskrybujcie, widzimy się już niedługo. Hej.